Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Od czego by tu zacząć? To będzie film o tym, żeby siebie nagrywać i siebie oglądać. Dlaczego? Dlatego, że jest to świetna metoda na wewnętrzną integrację, na ogarnięcie, kim jestem, jaki jestem, jak mogę być odbierany, jak sam siebie odbieram. I jest to równocześnie najlepsze narzędzie do korekty tego, co nam się nie podoba. Coś, co ma prawie każdy człowiek, i to jest zupełnie normalne, to to, że on nie lubi swojego głosu nagranego. I oczywiście też to miałam. Co więcej, nie podobał mi się mój głos w ogóle. Słyszałam go jako osoba nadwrażliwa. Często słyszałam go w ogóle jak z jakiejś tuby, kiedy mówiłam, nie nagrany w ogóle, kiedy mówiłam, słyszałam swój głos i mówiłam: Boże. Mówiłam jak typowa autystka. Czyli beznamiętnie, głucho, bez akcentowania, monotonnie i za cicho. Ewentualnie zupełnie afektowanie i za głośno. Zupełnie afektowanie i za głośno! Może raczej tak. Kiedy mówiłam wiersze na języku polskim, to owszem, dostawałam piątki i szóstki, ale zawsze widziałam po prostu łzy śmiechu na twarzy mojej polonistki. Ja pamiętam, jak starałam się oddawać te emocje, które widziałam u innych dzieci, które starały się oddawać emocje tego wiersza. I dziś po prostu już wiem, że podczas gdy one robiły takie boom, żeby dostać tę piątkę, to ja zrzucałam bombę atomową na interpretację tego wiersza. Inna sprawa to jest swój wygląd. My patrzymy na siebie ze środka. Czasem widzimy siebie na jakichś zdjęciach, niektórzy nie lubią swoich zdjęć, niektórzy lubią, różnie to bywa. Ja słyszałam, szczególnie od mojej matki, że jestem kompletnie pozbawiona wdzięku, że jestem klocem. I w dużej mierze tak było, i nawet tak jest. Jestem nieporadna. Kiedyś niechcący, za to bardzo często zdarzało mi się wsadzać palce sobie do oczu niechcący i jak nazywam, dziugać się w oko, zaczepiać stopą o stopę i przewracać się po prostu, bo sama sobie nogę podstawiłam. Nie umieć utrzymać równowagi na niczym, nie mogą chodzić po drabinie. Takie tam różne i to również w dorosłości, wcale nie tylko w dzieciństwie. I to się zaczęło zmieniać, kiedy zaczęłam nagrywać filmy. Znaczy, nie to, żeby teraz nie było tak, że na przykład podczas cięcia piłą nie wypuszczę kawałka drewna i nie dostanę rykoszetem w czoło, bo nie, bo dalej tak jest. Natomiast ja już dużo bardziej jestem taka, jaka chcę być. Dlaczego? Dlatego, że mam świetne narzędzie do poznania siebie, do obejrzenia siebie i do korekty. Są tym narzędziem oczywiście filmy. Miałam taki okres w swoim życiu, gdy byłam bardzo młoda i bardzo szczupła, i wtedy pozowałam trochę do zdjęć. I nie byłam dobrą modelką. Było to raczej dość przypadkowe. Fotografowie byli zadowoleni, tylko że oni robili ze mnie jakby zupełnie to, co oni chcieli. Natomiast dobra modelka powinna mieć świadomość siebie i
i coś jednak od siebie wnosić. Ja się sobie bardzo często nie podobałam na tych zdjęciach, bo była to jakaś w ogóle ciotka, którą ktoś sobie ustawił w minie, które mi się nie podobają, w pozycji, w której moim zdaniem wyglądam kiepsko. Nie było w tych zdjęciach mnie. A to jest bardzo ważne. Nasze ciało to jest bardzo ważny środek wyrazu. Jak cię widzą, tak cię piszą, tak? I jedna sprawa to, czy ty chcesz się dostosować do tego, co oni chcą czytać. Ja, jak widać po mnie, ewidentnie nie chcę. Ale drugie to, że chcesz się wyrażać w sposób, który chcesz się wyrażać, a nie trafiać kulą w płot. Znakomitym przykładem czegoś, o czym mówię, jest przykład, który po prostu będę wałkować całe życie, bo kocham, uwielbiam i mam fiksację, czyli Marilyn Manson. Znakomity model, który robi wrażenie, jakie chce. Ale zobaczcie go sfotografowanego, obnagrywanego, kiedy on nie pozuje. To jest X, w sensie nogi w X. Stopy do środka. Taki fajfus, co wygląda, jakby się zaraz miał przewrócić. Taka cipka. Takie ciepłe kluchy. On jest taki rozlazły. Podczas gdy pozuje, jest ostry jak brzytwa. No i ze mną było podobnie. Ja się bardzo garbię. Jestem po kilku latach dobrej fizjoterapii, która pozwoliła mi od czasu do czasu nosić plecy jakoś prosto, w ogóle dowiedzieć się, co to znaczy nosić plecy prosto. Ale żeby to jakoś utrzymywać, też bardzo pomogły mi filmy. Mimika twarzy. Ja mam nad nim coraz większą kontrolę. No i głos w ogóle. Ja teraz lubię swój głos. Lubię sposób, w jaki mówię. Zdarzało mi się mieć wystąpienia publiczne, zanim kręciłam filmy. I ja mam taką umiejętność wyjścia z siebie i stanięcia obok. Generalnie wystąpienia publiczne to jest dla mnie coś takiego, że ja się czuję, jakbym była zupełnie sama. Czuję się jak z kamerą. Więc wiem, że potrafiłam ludzi zainteresować tym, co mówię, więc na pewno, ale to na pewno też tym, jak mówię. Ponieważ zainteresować audytorium tym, co mówisz, jeśli nie zainteresujesz sposobem, w jaki mówisz, jest po prostu niemożliwe. Najciekawszą treść można zabić na tajnym, niezbyt wyraźnym wykładem. Ile osób mi mówiło, że ja mam rocze? Czego ty mamroczysz znowu? Co ty mamroczysz? Czy ty się nie masz nauczyć normalnie mówić? Co ty powiedziałaś? Ty mówiłaś coś? Mówiłaś coś? Czy nie mówiłaś coś? Co ty tam mamroczysz pod nosem? Jezu, wiesz co? Weź się lepiej nie odzywaj. Tylko przestań już mamroczyć, bo jestem zmęczony. Zmęczona. Ja to słyszałam ciągle. I ja nie wiedziałam, czy ja mówię cicho, czy ja mówię głośno. Nie wiedziałam w ogóle. Słyszałam takie dudnienie w swojej własnej głowie, tak? W swoich uszach, bo tak jak mówię, jestem wrażliwa, słyszę bardzo swój głos w środku również, jego tembr. I tak nie do końca się dziwiłam tym ludziom, którzy mi mówią, że już lepiej, żebym się zamknęła, niż żebym miała tak mamrotać. No bo słyszałam, jak to brzmi. Tempo i beznamiętno. Jezu, weź tego miałćka, jakbyś mógł. A spokojnie, gdzie on jest? Chyba A tam. tu, ale no jest konie. To ktoś inny mi miauczy. To mniałpa miauczy. Dobra, przepraszam, że zrzuciłam to na twojego kota, że jest niedobry, jak to mój jest niedobry, ale czy mógłbyś puścić mojego niedobrego, obrzydłego kota? Spoko. Spoko. Dziękuję. Gdzie ona jest? Na górze, tak? Nie, myślę, że tam. A, Myślę, za drzwiami. spoko. To była przerwa na reklamę obrzydłych kotów, które miauczą. To wszystko, to takie moje oglądanie siebie w takim procesie,
już jakby świadomej kreacji zaczęło się od tego, że kiedy rozstałam się z Toksem i był sam początek robienia fundacji, czyli 3,5 roku temu, zrobiłam sobie selfie. Zawsze uważałam, że selfie to jest w ogóle taka porąbana rzecz, taka... Ale nie używałam też tych social mediów za bardzo, ponieważ przy moim toksie nie było w ogóle mowy o tym, że miałam jakieś życie społeczne. Miał być tylko on i on. I to selfie ja sobie zrobiłam i chciałam sobie wrzucić na profil, ale w ogóle nie było moim celem to, żebym ja dobrze wyglądała, tylko żebym po prostu była taka, jaka jestem w tamtym momencie. Strzeliłam tę fotę i zaczęłam się na nią tak wgapiać, że w ogóle się nie mogłam oderwać, byłam całkowicie zahipnotyzowana. Kim ja jestem po tych kilku latach, jak ja wyglądam po tych kilku latach. Kiedy wchodziłam z nim w związek, to ważyłam 55 kilo, byłam tlenioną blondynką w ciasnych ciuszkach. Zazwyczaj, znaczy no bez makijażu raczej, zazwyczaj bez makijażu, bo nie lubiłam nigdy. A gdy z nim kończyłam, ważyłam 60, chyba 7 kilo. Miałam niefarbowane włosy, nieprostowane włosy. Chodziłam w workowatych ciuchach i miałam wszystko w dupie. I zmieniałam się bardzo. Patrzyłam na siebie zupełnie jak urzeczona, jak bardzo inna jestem. Jak bardzo się z tego cieszę, że nie jestem już tą śliczną dupeczką, która jest spięta jak psia dupka, żeby być śliczna. Nie jestem już laleczką z saskiej porcelany. Tylko jestem kobietą, która wygląda na mocno zmęczoną. I to zdjęcie było u mnie na pulpicie w komputerze i ja bardzo długo się na nie patrzyłam. Długo, dużo. I przyzwyczajałam się, że to jestem ja. I tak jak mówię, to zdjęcie nie jest jakieś świetne. Wręcz przeciwnie, uważam, że wyglądam na nim nie za fajnie. Ale ja uwielbiam. Bo to była taka w ogóle moja brama do mnie. Do samookreślenia. Pierwsze moje filmy nie nadawały się do niczego. Głos był sztuczny, sposób poruszania był sztuczny. Kompletny brak swobody. Zastanawianie się, co ja właściwie chciałabym powiedzieć. Jak to zrobić, jaka forma, kim miałam być, jaka ja mam być. Dramat. Tych filmów nie zobaczycie, bo ja ich nie upubliczniłam. To jest pierwszy film, który zrobiłam. I był świetny i go uwielbiam. Natomiast dla wielu osób on się chyba nie nadaje w ogóle, ale jest na Facebooku. To był taki film mocno jokerowy, to była wariatka zwariowana. Bardzo jokerowy, bardzo tarantinowy, bardzo taki mocny i brutalny. W którym ja weszłam na taki tryb aktorstwa, który mam. I to takiego aktorstwa mocnego. Zastraszającego, bym powiedziała. Jokerowego właśnie. I tam złapałam flow i bawiłam się znakomicie kręcąc ten film. I później właśnie jego oglądałam tak w kółko. Wow. I te rzeczy, które tam zobaczyłam, czyli na przykład cięta riposta,
czyli na przykład kładzenie akcentów na niektóre słowa, czyli na przykład wyraziste spojrzenie. Oglądałam dotąd, aż poczułam się jednością z tą dziewczyną, którą widzę w tym filmie. Aż czułam, jak to jest, gdy się robi takie spojrzenie. Przecież to było moje spojrzenie. Tak? Ja jednak wiem, znam to uczucia, kiedy robię jakąś minę. No przecież czuję. Ale żeby zobaczyć siebie z tej drugiej strony i się z tym jakoś zintegrować, to trzeba to obejrzeć ileś razy. I gdy to się stało, to ja mogłam kręcić następne filmy. W tych pierwszych filmach, takich merytorycznych, nie jestem za swobodna. Też możecie to zobaczyć. Miałam makijaż, widać tam ciągle, że ja nie powinnam się malować, bo mam po prostu alergię na większość kosmetyków i widać to po moich oczach na tych filmach. Widać, że jestem w jakiejś poziomie sytuacji, która tak naprawdę nie jest dla mnie naturalna, tak? Teraz jestem naturalna. Od dawna jestem naturalna, ale na tych pierwszych filmach to tak może niekoniecznie. Przepraszam, muszę prąd podpiąć. Aha, i tu szybko. Dzień dobry, Gwanunu. Nunu. Dzień dobry, chodź pokaż swoją maszkaronową twarz. Chodź, Grykulcu. Ciocia. Chciałam zrobić przerwę na reklamę drugiego kota, ale chyba się nie da. Chodź, pokaż. To jest kuwa nunu. To jest kuwa nunu. Nie pokażesz? No dobra, bez łaski. I tak krok po kroku z każdym nagraniem kolejnego filmu i obejrzeniem się ileś razy, posłuchaniem się ileś razy, zapanowałam nad swoim ciałem na tyle, że moja ekspresja jest taka, jakiej chcę. Mój głos mi się podoba. Mój sposób mówienia mi się podoba. Podoba mi się użytek, jaki potrafię zrobić ze swojej twarzy, ponieważ rysy, jakie nam są dane, to jest jedna kwestia, a to, jakich używamy, to jest zupełnie druga. I osoba o pięknych rysach może używać twarzy w sposób, który sprawia, że będzie po prostu brzydka. Albo będzie na przykład infantylna, gdy chce być poważna, albo będzie na przykład słodka, gdy chce być drapieżna. A to jest nasz interfejs i on musi być intuicyjny. On musi być dostosowany do tego, co ma obsługiwać. On ma obsługiwać treści, które chcemy przekazywać. Nie tylko treści poznawczo-intelektualne, tak? Słowne. To ma być treść sama w sobie. Ty bierzesz tę swoją twarz, stawiasz ją przed drugą osobą i ona ma wyrazić coś, tak? Dlatego warto nad tym panować. Warto, żeby to było z tobą sprzężone, kompatybilne, a nie niezależne od ciebie, a szczególnie u autystyków jest to niezależne całkiem nawet mocno, bo nieadekwatna mimika to jest przecież nasz jeden z osiowych problemów. Ja lubię swoją nieadekwatną mimikę. Lubię autystyczną nieadekwatną mimikę. Lubię autystyczne przerysowanie lub autystyczny brak wyrazu. Ale ja mam to ogarnięte, więc mi się to raczej nie wymyka. Ja to lubię i nie będę tego zwalczała, ale ja wiem, że to jest. To jest fantastyczny komfort używania swojego pojazdu w sposób, który fabryka dała. Bo to jest tak, jakbyś wsiadał do świetnego auta,
umiejąc jeździć tylko po asfalcie 80 na godzinę, a powiedzmy, że masz samochód z ogromnym silnikiem i z napędem 4x4, z możliwością zanurzenia się w wodzie, no nie skorzystasz z jego możliwości, jeśli go dobrze nie poznasz. Kolejna sprawa jest taka, że żeby określić siebie, to musisz mieć informację z zewnątrz, musisz mieć informację zwrotną. I bardzo fajnie jest mieć tę informację zwrotną. Dlaczego tutaj w połowie jest cień? Musisz mieć tę informację zwrotną od innych ludzi, ale ona może płynąć też od ciebie. Właśnie z nagrań. Tak naprawdę to oczywiście z wszelkiej twojej twórczości, z wszelkiej twojej dokumentacji. Jeśli piszesz opowiadanie, jeśli piszesz wiersz, jeśli coś malujesz, tam jest zawsze bardzo ważna informacja o tobie, dla ciebie. Ale na nagraniu jest to informacja o tym, co jest najbardziej namacalne. O tym, jakie wrażenie sprawiasz. O tym, jaka energia z ciebie bije. Jak naprawdę mówisz. Jak naprawdę się poruszasz. Co przekazujesz światu i sobie samemu też programujesz w tej takiej najszerszej, najbardziej, jak to ująć, takiej wszechobecnej, wszędobylskiej formie wyrazu. Po prostu możesz zobaczyć, jak jesteś. W jaki sposób jesteś? Możesz wtedy zrozumieć, jak ludzie cię odbierają, dlaczego. Tak? Możesz zrozumieć, dlaczego odbierają cię w taki, a nie inny sposób. Czujesz się małą, zagubioną dziewczynką, podczas gdy jesteś jakąś jagienką i wszyscy ci mówią, jesteś silna, jesteś mocna, a ty się czujesz tym małym karzełkiem, calineczką. Nagraj się. Zobacz, jaka z ciebie jest jagna, co może dupskiem orzechy tłuc. Na przykład. I chyba wystarczy tego wykładziku. Fajnie będzie, jak Chrupek by nagrał swój film, bo rozmawialiśmy o tym. Spoko, mogę spróbować. A was chciałabym zachęcić do takiego... do udziału w takim projekciku, w którym chciałabym wziąć udział. Fani Mani robi konkurs z okazji jakiegoś Giving Day, coś tam, na film o pomaganiu. I tam trzeba powiedzieć, jak pomagam, albo jak mi ktoś pomaga i dlaczego pomagać jest fajnie. Super. No i można tam codziennie wygrać 50 zł na zakupy internetowe, ale organizacja, o której będziesz mówił, bo to trzeba powiedzieć o jakiejś organizacji, jak ona ci pomaga, albo jak ty jej pomagasz, trzeba powiedzieć o organizacji, może wygrać 2000 tysiaka albo 500 zł. No i ja bym chciała zmontować taki film z fragmentów waszych i moich wypowiedzi i wygrać te 2000 bym chciała. No. I prosiłabym tych z was, którzy się odważą nagrać mi taki kawałek, znaczy możecie cały film nagrać też do konkursu, ale jeśli zechcecie mi udostępnić taki kawałek, to prosiłabym, żebyście po prostu powiedzieli, jak w ramach naszej sieci samopomocy wy pomagacie organizacji jako organizacji, czyli mi, jak pomagacie innym członkom naszej sieci samopomocy, i jaką pomoc wy dostajecie? I generalnie co o tym sądzicie? W sumie tak naprawdę 4 zdania, żeby to nie było rozwlekłe i żebym ja mogła pociąć tego kilka. Jeśli nie chcecie się nagrywać kamerą, trudno. Jak mi wrzucicie zdjęcie i kawałek tekstu, to ja też będę mogła to wykorzystać. Ale właśnie serdecznie was zachęcam do tego, żeby się nagrać. Bo to jest dobre
ze względów, o których powiedziałam, przez 23 minuty, a przy okazji może posłużyć jeszcze do tego. Więc proponuję, nagraj to. Jeśli po tym, jak to zobaczysz, stwierdzisz, że absolutnie nikt nie może tego zobaczyć i powinno to ulec zniszczeniu, to detonuj to. Detonuj to razem ze swoim komputerem. Nawet swoim biurkiem. Luz. Nie będę ci tego wypominać. Ale jeśli uznasz, że ewentualnie jednak to się nadaje do publikacji, to odważ się i daj mi to. I wiedz, że to, co ty widzisz na tym filmie, wszyscy inni dookoła widzą na co dzień. Więc serio, nie obnażasz się. Bo to jest takie uczucie. A, nagram i wyjdę głupio. Nie, słuchaj, ty nagrasz i wyjdziesz tak, jak wychodzisz codziennie, co chwila, przez cały czas, gdy istniejesz. I wszyscy inni tak cię właśnie widzą, jak to jest na tym filmie. Więc tak naprawdę nie obnażasz się i nie wyskakujesz z niczym, co jest dla kogokolwiek zaskakujące. Jedyną osobą, która tego nie widziała, jesteś ty. Wszyscy inni znają to jak zły szaląg. Jest taki eksperyment, był taki eksperyment, w którym badano, która twarz ci się bardziej podoba. I to były twoje twarze i ludzi, których znasz. Przy czym widziano je albo tak, jak ty widzisz swoją twarz w lustrze, czyli odbitą, albo widziano tak, jak widzisz, gdy patrzysz na drugiego człowieka, czyli nieodbite. I twoja twarz podobała się bardziej, twoje zdjęcie, chociaż to było to samo zdjęcie, tylko obrócone, podobało się ludziom, którzy cię znają, bardziej tak en face. A tobie i każdemu z eksperymentowanych, z uczestników eksperymentu, podobała się odwrócona jak w lustrze, czyli to, co on widzi w lustrze. Co to oznacza? Że tak naprawdę podoba nam się to, co jest wystawione na efekt częstej ekspozycji. Podoba nam się to, co już znamy. Tak było w Rejsie. O filmach. O filmach, tak? Czy o muzyce? O filmach. I wiesz, serio, nikogo nie rusza to, że ty mając 30, tam nie wiem, na przykład 30 lat, nagle coś powiesz i on cię zobaczy, bo on cię widuje od 30 lat, albo od 10, albo od 5 codziennie, albo 5 dni w tygodniu. I dla niego to jest codzienność. To ty siebie nie widzisz i to dla ciebie jest jakaś wielka sprawa. Dla nikogo innego nie. Tak więc zachęcam was do spróbowania, do nagrania tego filmiku. Tak jak widzicie po kanale, każdy film, który nagracie, który będzie jakoś wartościowy i on nie musi być psychoedukacyjny, nie musi być filozoficzny, może to być film, w którym nauczycie kogoś czegokolwiek, co umiecie, będzie wrzucony na ten kanał. Nie ma sprawy. Wręcz bardzo chętnie. A na razie zachęcam was do nagrania tego filmu, do filmiku króciutkiego, czterozdaniowego, do konkursu Fanimani. Równocześnie przypominam, że fundacja, czyli też kanał, utrzymuje się z waszych darowizn i tylko z waszych darowizn. I w odległej, odległej przyszłości będzie jakaś wpłata od Fanimani, która pochodzi z cashbacku, z waszych zakupów. Są to bardzo malutkie pieniądze, ale są regularne. Dlatego jeśli zarejestrujecie się w Fanimani, no to po prostu cashback będzie się naliczał przy waszych zakupach internetowych i też będziecie mogli dofinansować jakoś fundację. A jeśli Dzięki, Ola. A jeśli zarejestrujecie się z linka, który podaję pod filmem, i może na końcu filmu mi się uda, albo tutaj, czy tutaj, nigdy nie wiem, gdzie jest lustrzane odbicie, takie i, to za waszą rejestrację fundacja dostanie 5 zł, jak to będzie z tego linku akurat. No, tak więc dziękuję. Aha,
Ten konkurs trwa chyba do 3 grudnia. Więc prosiłabym o filmy maksymalnie do 20 listopada. Dziękuję.